Witam na kanale Męskie Pasje. Muszę zacząć od tego, że ja na Mazury pojechałem pierwszy raz 5 lat temu i się tam zakochałem w tym miejscu. Od tego czasu co roku w okresie wakacyjnym staram się wygospodarować jakiś tydzień, żeby tam miło spędzić czas. Ale dobrze, zaczynajmy. Od czego zacząłem ja? No więc, oczywiście, od wynajmu łodzi. Trzeba znaleźć sobie jakiegoś pośrednika, który nam taką łódź wynajmie. Nie będę nikogo reklamował, bo wypożyczałem u kilku różnych, ale powiem, że najlepiej na początek znaleźć sobie kogoś pewnego, kto długo jest na rynku i kto po prostu jest pewny, żeby taką łódź wynająć. Oczywiście cały czas mówię tutaj o łodziach bez patentu. Wiele jest takich ogłoszeń: łodzie, motorowet bez patentu, jachty bez patentu na mazurach i tak dalej. Łatwo jest to znaleźć poprzez Google. No, nie muszę dodawać, że ja 5 lat temu również swoją przygodę zaczynałem bez patentu i dopiero patent zdobyłem po jakimś czasie. Także można wynająć, no po prostu trzeba posiadać, być posiadaczem prawo jazdy, zwykłego prawo jazdy kategorii B, żeby wynająć sobie taką łódź bez patentu. Oczywiście musimy mieć świadomość, że łodzie takie można pośrednikowi wynajmować tylko pod pewnymi warunkami. Musi to być łódź, która ma silnik do 13 koni lub więcej, może mieć, ale trzeba pamiętać, że ta łódź nie, będzie, nie może przekraczać 15 km na godzinę. I musimy się z tym liczyć, że po prostu nie poszalejemy sobie taką łodzią. Ta łódź to jest taka, ja to nazywam typowa spacerówka rekreacyjna do popływania i do odpoczynku. Jeśli ktoś jest zielony w obsłudze i w sterowaniu taką łodzią, to nie trzeba się tym martwić. Przewoźnik wszystko nam powie, wytłumaczy. Nie nazwałbym tego kursem, tylko po prostu wytłumaczeniem, jak się taką łódź steruje, jak się wiąże na najprostsze węzły i co do czego w tej łodzi służy. Musimy pamiętać, że na wodzie obowiązują u nas również przepisy. Tak jak normalnie obowiązują u nas przepisy w ruchu drogowym, to jest ruch wodny, i najlepiej dokształcić się lub dopytać u takiego wynajemcy, na co musimy zwrócić uwagę, komu ustępować itd. Odkąd ja pływam na Mazurach, to jeszcze nigdy nie miałem zatrzymania przez policję wolno, no i z tego, co rozmawiałem z ludźmi w różnych portach, to zwykle zatrzymania zdarzają się, kiedy właśnie ktoś przegina na wodzie, wariuje, nie stosuje się do przepisów, wtedy zwraca na siebie uwagę, i wtedy do akcji po prostu wkracza policja wodna. Jak już jestem przy przepisach, to tylko dodam, że należy zwrócić uwagę, ilu osobowa jest taka łódź i nie przeginać z ilością ludzi, których zabiera się na pokład. Ponieważ dajmy na to, jeśli łódź jest 8-osobowa, to kapoków na takiej łodzi jest 8. Może być troszeczkę więcej, może o 1, może 9, ale trzeba pamiętać, że policja sprawdzi to i że jeżeli jest na takiej łodzi więcej osób niż kapoków, no to możemy liczyć się z mandatem. Tak samo jak ciąganie za łodzią na kole ratunkowym też może zwrócić naszą uwagę policji. Także należy unikać takich sytuacji. Na początku sterowanie taką łodzią na pewno będzie wiązać się z lekkim stresem, zwłaszcza w jakiś ciasnych miejscach, portach czy przepływach przez kanał, ale wszystko jest do opanowania i oczywiście trening czyni mistrza. Także jak będziemy długo pływać, to będziemy robić to płynnie i bez zastanowienia. Pamiętajmy, że przed uszkodzeniem łodzi odpowiadamy naszym depozytem, który wpłacamy podczas wynajmu. Nie jest on wcale niski. A dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że warto podczas pływania na takich łódkach zaopatrzyć się w mapę jezior. Niektóre łodzie są w zaopatrzone w GPS, na niektórych jest to opcja dodatkowa. Nie trzeba tego wykupować. Jest aplikacja. Ja pływam na aplikacji żegluj, w których są pozaznaczane mielizny, są pozaznaczane miejsca niebezpieczne, kamieniste wybrzeża itd. Dobrze mieć taką aplikację, która po prostu informuje nas, gdy zbliżamy się do jakiegoś niebezpiecznego miejsca i unikamy takiego miejsca, żeby nie uszkodzić gdzieś poszycia łodzi, nie uszkodzić śruby na silniku, bo to wszystko pociągnie nas po kieszeni. A jeszcze jedno: pamiętajcie, że z wodą nie ma żartów. Kilkanaście lat temu na Mazurach przeszedł biały szkwał, który pociągnął za sobą trochę ofiar. I jeśli będziecie, bądźcie czujni, po prostu to chcę powiedzieć. Jeśli będziecie mm, widzieli, że zbliża się burza, będziecie widzieć światła błyskowe na nabrzeżach, to nie wypływajcie. Jak już wypływacie, czy jesteście na jeziorze, to trzymajcie się blisko z brzegu. Jak coś się zacznie dziać, to po prostu yy, rwijcie do brzegu jak najszybciej, kotwiczcie się łódź dziobem to, yy, w krzakach i tyle. I trzeba to przeczekać. Pamiętajcie, żeby nie schodzić pod pokład, założyć kamizelki i siedzieć po prostu na górze pod. Pod daszkiem, przeczekać tą nawałnicę. No dobra, bo się rozgadałem, a jeszcze chciałem powiedzieć o kosztach wynajmu i kosztach, kosztach samego pobytu na, na Mazurach. Skupię się przede wszystkim na łodziach motorowych bez patentu, czyli jak dla mnie takich pływających przyczepach kempingowych, z kojami do spania, kilku, kilkunastoosobowymi osobowymi nawet. Aneksem kuchennym, tam wiadomo, ze wszystkim co potrzeba: piekarniki, lodówki, umywalki i tak Zwykle są wyposażone również w sztućce, talerze i jakieś garki do gotowania. Oczywiście łazienka z kibelkiem, prysznicem, umywalką. No i wszystko zależy od tego, czym chcielibyśmy się pokazać, w czym chcielibyśmy się pokazać na tych nawodzie. Ceny zaczynają się od 400 zł, a kończą na grubo ponad 1000 za dobę mówimy tutaj o dobie. Myślę, że taki, takie łódki, jak widzicie u mnie na filmie, w których pływałem, we wszystkich nich pływałem, to są moje oryginalne zdjęcia. Płaciłem za nie tak od 550, w granicach powiedzmy 550-600 zł i to w sezonie. Także jak ktoś by chciał sobie pozwolić, to. To takie są mniej więcej ceny, jeśli chodzi o sam wynajem. No i teraz dodatkowe koszty. Ach, bo jeszcze mi się przypomniało, nim przejdę do tych dodatkowych kosztów. Jak już umawiamy się na wynajem takiego jachtu, to oczywiście robimy to online, lub przez telefon. Należy wpłacić, zdaje się, że 10% całej sumy przed wynajmem. To jest takie zabezpieczenie dla, dla wynajmującego, a później Podczas odbioru, że tak powiem, kluczyków wynajmu jachtu, wpłaca się również depozyt w wielkości około 1000 złotych. To jest właśnie takie zabe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia tej łodzi. Można sobie wykupić ubezpieczenie, które zabezpieczy nam po prostu ten depozyt. No ale to jak już ktoś chce, jak uważa. Następnym kosztem będzie oczywiście paliwo, bo na czymś ten jacht musi pływać, jakoś się musi poruszać. No, i powiem Wam teraz kilka trików, jak trochę na tym zaoszczędzić. Przede wszystkim nie dawajmy nigdy po prostu manety do końca, bo to nie za wiele nam da. Ten jacht, i tak pamiętajcie, nie popłynie szybciej niż 15 km na godzinę. A na pełnym ciągu po prostu zużywa bardzo dużo paliwa. Najlepiej rozpędzić go szybko, dać manetę do końca, jak już on się rozpędzi, rozbije trochę fale, to wtedy wrócić manetkę powiedzmy o jedną trzecią długości do tyłu i ten jacht wtedy nam dużo mniej pali, a na prędkości tak dużo nie straci. Może, może po prostu będzie płynął wolniej o te 2 czy 3 kilometry, a naprawdę zaoszczędzimy. Następna sprawa są jachty na paliwo i na diesla. Osobiście pływałem na jednych i na drugich, i muszę powiedzieć, że diesel jest dużo, dużo bardziej oszczędny. Są to ciężkie łodzie, raczej na tej przynajmniej, który ja pływałem. Ciężka i metalowa. Dosyć trudna w pilotażu, za to oszczędności na paliwie miałem bardzo duże. Także to jest kolejny koszt. Następny będą koszty cumowania w portach. Albo nie, jeszcze Wam tylko dodam, że. Ostatnio właśnie pływałem na dieslu i cały pobyt, przez cały pobyt tydzień, starczył mi bak na cały tydzień, wydałem 126 zł z groszami, żeby zatankować. Więc to była duża oszczędność w porównaniu z innymi latami, gdzie pływałem na łodziach na bezołowiówkę. Gdzie to wpłaciłem kilkaset złotych od 300, nawet ponad 300 złotych, żeby zatankować tamte łódki i musiałem je tankować częściej, bo miały po prostu mniejsze zbiorniki. Okej, okay, to teraz przejdę do kosztów związanych z sumowaniem w portach, bo to jest kolejny większy wydatek. Od razu nadmienię, że nie musicie osta ostatecznie nocować każdej nocy w porcie. Do portu w ogóle nie musicie nocować w portach. Należy tylko tam wpłynąć, uzupełnić sobie po prostu zapasy wody pitnej. Łódka jest wyposażona w taki zbiornik na, na zapasy wody pitnej. Panel słoneczny mamy na dachu, także światło nam na pewno starczy. Dodatkowo silnik, jak pracuje, to też ładuje nam akumulatory. Także możemy być samowystarczalni na takich mazurach. Jeśli zaopatrzymy się w jedzenie gdzieś jakimś w biedronce, powiedzmy, w jakimś tanim sklepie, to później możemy przepływać sobie, nie nocując w portach. Aczkolwiek nocowanie na dziko to, to nie moja bajka i nigdy nie nocowałem, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Powiem teraz o kosztach portów. Więc tak, może nie będę tego rozbijał, sami sobie to możecie rozbić. Ja miałem pięciosobową załogę, więc trzeba by to rozbić na pięć osób. I, i tak, może te porty, które odwiedziłem. Ekomarina Giżycko, 138 zł za pięć osób. Bardzo fajny, bardzo fajny port. Łazienki fajnie, super zrobione, czyste. Każda osoba, może nie każda osoba, ale może każda osoba dostać kartę do łazienki. Łazienka jest na magnetyczny zamek zamykana. I jest niedodatkowo płatna, to najważniejsze, bo niektóre porty, o czym zaraz powiem, po prostu są tańsze, ale łazienka jest za każdym razem, kiedy tam chcemy pójść, płatna. Tak samo sztynord, bardzo ładny port polecam. 140 zł za 5 osób za dobę za taki nocleg. Później był jeszcze, powiedzmy o Węgorzewie Portkeja, 60 zł. Można by powiedzieć, że, że tanio. No tak, ale pamiętajcie, że każde wyjście do toalety to 2 zł, każde wyjście pod prysznic to tam 10 czy 15 zł, już teraz nie pamiętam. I koszty się zbierają. Przy pięciu osobach to, to jest jednak spora kwota. No i człowiek nie jest taki niezależny, że po prostu za każdym razem, jak idzie do toalety czy pod prysznic czy nawet umyć ręce, to musi brać ze sobą jakieś grosiwo, nie? żeby wrzucić do automatu. Tabat, bardzo fajny, cichy port, bez, bez jakiejś restauracji, dlatego jest tam cicho, też go lubię. Taniej jest, 43 zł za 5 osób. Wszystkie ceny, od razu mówię, są z podpięciem do prądu. Ja się podpinałem, bo używałem czajnika elektrycznego w porcie, a nie na gaz. W każdej łódce oczywiście mamy gaz, także jak jesteśmy poza portem, to jesteśmy niezależni. O czym jeszcze nie powiedziałem, gdzie byłem, a nie powiedziałem? W hotelu gołębieskim, tam było 90 zł, ale łazienka, prysznic był podwójny tylko, bo było bardzo mało. Jedna łazienka, jeden kibelek na cały port, także no trochę... Trochę kiewsko, jeśli chodzi o, o, o hotel Gołębiewski. No i takie mniej więcej są ceny. Nie? Od, da się to przetrwać, warto czasami stanąć po prostu. Wiadomo, chce się pójść do restauracji, chce się posłuchać trochę szantów, więc trzeba stanąć w porcie. A jeszcze tylko nadmienię, że koszt portu macierzy, macierzystego, czyli tam gdzie wynajmujemy. Łódź zazwyczaj jest za darmo, czyli za pobyt łódki w tym porcie nie płacimy. Musimy sobie zapłacić po prostu za yy, korzystanie z toalety i mediów w tym porcie. I to tyle. Co tam następne będzie? Następny koszt może nie jest o tyle konieczny, co, jest, co może zainteresować wędkarzy, ponieważ w tym roku dowiadywałem się, ile będzie kosztować pozwolenie na łowienie siedmiodniowe na Mazurach. Jest to koszt 170 zł. Pamiętajcie tylko, że są różne rejony na Mazurach i po prostu wykupujemy pozwolenie na jakiś tam region. To nie obejmuje wszystkich jezior mazurskich. Są rejony, są północne, środkowe i tam południowe. Także oczywiście do tego dostaniemy mapkę. Powiedzą nam i pokażą, gdzie możemy łowić na takie pozwolenie. Jest to koszt, może nie mały 170 zł, ale musimy pamiętać, że jak złowimy sobie rybkę, to jest to po prostu nasz obiad. Nie musimy wydawać tych pieniędzy na, w restauracji. Po prostu na patelnię, na grilla. I możemy się w ten sposób wyżywić też na mazurkach. Ok, no to może jeszcze z takich dodatkowych kosztów, które ja poniosłem jednego roku, a chodzi o wynajem skuterów wodnych. Też zrobiliśmy sobie z synem licencję i postanowiliśmy po prostu poszaleć trochę na skuterkach. Więc koszt takiego skutera to jest 300 zł na pół godziny. No to jest dosyć duży koszt. Ale naprawdę te pół godziny wystarcza, żeby się wyszaleć i później już nie kombinować, nie próbować szaleństw na, na naszym pływającym kamperze, tylko po prostu zaopatrzyć się w tą adrenalinę we krwi i odpuścić. A muszę powiedzieć, swoją drogą, bardzo, bardzo fajnie się na tym skuterku pływa. Można się można poszaleć. Dobrze, więc nieuchronnie, albo co może niektórzy powiedzą, na szczęście, będę pomału zbliżał się do końca. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to, to pytajcie. Z tych portów, które wymieniłem wcześniej, podając koszty, to tak jak mówię, polecałbym Giżycko, polecałbym na pewno Sztynort. Są tam bardzo fajne tawerny, fajnie grają, można posłuchać. Aha, zapomniałem powiedzieć o Wilkasach. W tym roku nie stawałem w Wilkasach, a też polecam ten, ten port. Są tam aż dwie tawerny obok siebie, dwa porty. Nie pamiętam, jaki tam był koszt w poprzednich latach, ale na pewno polecam. W tym roku nie stawałem w Mikołajkach, w poprzednich latach stawałem. W Mikołajkach podejrzewam, że kosz jest podobny jak w Giżycku czy, czy tam w Sztynorcie, ale w Mikołajkach, z tego co pamiętam, toaleta była płatna ekstra, tak samo jak prysznic był płatny ekstra poza portem. Później, że tam też jest dużo tawern i jest dosyć głośno. Jeśli ktoś lubi takie atrakcje, to to polecam i tam zajrzeć. Ja pływałem Mazury od samej północy właśnie od Węgorzewa aż po Śniardwy, tam dotarłem. Zatrzymywaliśmy się po drodze w kilku portach, zatrzymywaliśmy się na dziko trochę się pokąpać. Po drodze gdzieś tam pomiędzy kanałami, nie pamiętam jak się nazywa to jeziorko, jest taka pływająca Tawerna, może restauracja bym powiedział, na wodzie, nigdy nie zaglądałem, ale bardzo fajna opcja, jak ktoś lubi. Myślę, że gdzieś wśród tych zdjęć, które widać na ekranie, wrzucę screeny z tej aplikacji Żegluj, żeby można było zobaczyć jak tam pływałem, jak żeglowałem, jak wygląda ta aplikacja. Jak ktoś będzie pływał, to polecam, warto mieć. Bezpieczeństwa, no i dla historii, bo tam jest historia, po prostu gdzie pływamy. Ok, to teraz to już naprawdę wszystko. Jeśli rozważycie opcji wynajmu takiej łodzi bez patentu, to życzę udanego urlopu, przyjemnego pływania, żadnych uszkodzeń. No i ahoj, do zobaczenia kiedyś na wodzie. Cześć, pozdrawiam.